się okazało, że praktycznie kierownik im podobno wszystkie pieniądze zabierał. Ten kierownik Kolczyński, Jacek, tak? Tak, 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 tak. Mhm. No. Do mnie też miał wielkie żale, że dziecko chodzi w piżamie. Mi sprawę przezrobił, pozbawił mnie całkowicie. To pani miała dwójkę dzieci, tak? Tam w Markocie, tak? Oliwię, no to Oliwia całkowicie poszła do adopcji, a Monika uciekała co chwilę z tego środka do pola ją wywieźli. Pierw z rodziny zastępczej uciekała do mnie, a później z rodziny zastępczej dali ją do pola. Z Opola do mnie też wsiadła. Z tego co pamiętam, to miała pani wtedy tego swojego narzeczonego Sławka, który został wyrzucony tam za alkohol, tak? Tak. I potem pani poszła z miłości za nim, tak? Znaczy gdzieś tam... się nie, ja nie poszłam za nim, tylko mi Agnieszka taka grzybowska pomogła. Ona chciała mi pomóc, ona powiedziała, że Basia weźmie na wakacje. Więc ja chciałam godzina, ja wiem, 20, 21 jakoś tak wyjechać. A ten mi zaraz policję wezwał, zatrzymał mnie w nocy, a na drugi dzień już do mnie przyjechała właśnie kuratorka ze sądu, policja z MOPS-u i od razu mi zapakowali dzieci do rodziny zastępczej. Mhm. Tak mnie załatwił. Bez czyli, sprawy, bez niczego. Czyli... Dopiero później, jak już byli te dzieci w rodzinie zastępczej, to dopiero normalnie mogłam opuścić ośrodek. Dopiero mnie wtedy wyrzucił. No. To za co panią wyrzucił? Za to, że mu się odgrażałam. Bo ja mu a miała pani jakieś konkretne tych dzieci na aha. To, co on mi zrobił. A w sumie ja alkoholu nie piłam. Sławek do mnie no ja wiem, pani w ogóle, nie przychodzi. Pani w ogóle alkoholu nie pije, to no, ja wiem. Sławek do mnie też nie przychodzi. Nie wiem, o co miał do mnie żalę. O to tylko, ewentualnie chyba o to tylko, że Monika mi pomagała butelki myć i sama od siebie chodziła butelki myć, no to on stwierdził, że Monika się chlapie we wodzie. No. Że ja pozwalam dziecku we wodzie się chlapać, a ona sama chodziła butelki myła i że dzieci są bezpańskie, że po prostu w pokoju bezpańskie, a sam wyganiał po prostu z pokoju, żeby robić dyżury. Wzięłam dziecko do kuchni, to znowu do mnie skakał z buzią, czemu dziecko w kuchni jest, że dzieci nie mogą być w kuchni. W momencie, kiedy pani była w kuchni, tak, dziecko tak. Było samo w pokoju, tak? W pokoju. Jak i nie mogła się pani, musiała pani zajmować się dyżurami w kuchni, tak. A nie mogła się poświęcić opiece dziecka, tak? Tak. I mało tego, przyszedł mi powiedział, że dziecko płacze, czemu dziecko jest same. Więc ja mu powiedziałam, bo muszę skończyć dyżur. Dziewczyny obierają, to miał pretensje, czemu ja nie obieram. Na przykład tam były obieranie warzyw, na ziemniaków czy coś tam. To miał wielkie do mnie żale, czemu ja nie obieram. Więc poszłam. Wzięłam dziecko we wózku, małe, i ile miałam? Miesiąc tamta. 3 miesiące miałam. Wzięłam ją we wózku do... Ej, idź nosa wysmarkaj, co? Nie mam kapelu. No. Wzięłam dziecko we wózku do kuchni, to znowu były żale, że dziecko jest w kuchni, że stoi we wózku. Czemu to dziecko jest tu w kuchni, że dzieciom nie wolno do kuchni? Ja mówię, ale ja nie mam z kim zostawić. Nie wiem, to trzeba sobie szukać opiekę albo zrobić tak, jak dziecko śpi i przyjść zrobić. Każdy pretekst dla niego był dobry, żeby się doczepić. Każdy jeden. I bez powodu. Co tam się stało z tym wzorem? A, bo sąsiad wierci. No i za każdym razem zawsze coś znajdziemy. Mhm. I jak to się stało, że pani opuściła w Markot? No i ja w Sławęcicach? Nie, ja odeszłam sama w Sławęcicach, zostawiłam to wszystko, poleciałam do Sławka, powiedziałam, że przyjadę po ciuchy. W Blachowni. Jest opuszczony internat. Mhm. Tam dopiero poszłam ze Sławkiem mieszkać. Tam sobie gotowaliśmy, tam się kąpaliśmy, podlewaliśmy wszystko. Tam dosłownie tak. I tam z dziećmi malutkimi, tak? No, w sumie znaczy się, na pewno nie my, ale koleżanka na przykład też została stamtąd wyrzucona i ona z dziećmi. Wyrzucona okay. Była z Markotu, tak? Tak. Razem z iloma dziećmi? Czwórką. Z czwórką dzieci i mieszkała tam na... dzieci mieszkała tam, gdzie nie było prądu, nie było nic. Z czwórką dzieci normalnie byliśmy tam na internacie. Ona sobie nawet w kamerze nagrała, dzięki temu dostała właśnie... telewizję ściągnęła wszystko i dzięki temu właśnie dostałam mieszkanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle w ogóle nie pomaga bezdomnym. Nie,
Nic kompletnie jej nie pomogła. No teraz widzę, daje sobie pani doskonale radę. Lepiej, dziecko jest zadbane, z pieskiem bawi się, tak? Chodzi do przedszkola, tak? Chodzi, dojeżdża, bo ona... Ja bym jej nie musiała puszczać, tylko że ona chodzi do, na logopedię, nie? Literę R nie umie wymówić i chodzi na logopedię. Co się wczoraj stał? Aj, to nie, autobus wcześniej przyjechał i ja biedna musiałam do przedszkola lecieć, bo tam mi mówię, czemu dziecka nie odebrałam. No. Pan słodzi? Nie, ja dziękuję, bez cukru. Dziękuję bardzo. Ze sosem makaronki sobie, co? Lala? Bo puszkę otworzyłam. To zdaniem tego kierownika Kolczyńskiego nie była pani w stanie pokierować swoim życiem, tak? Dlatego zdecydowałaby zabrać pani dzieci, tak? No. Robiłam wszystko. Nie wiem, o co mu konkretnie chodziło. Co dostałaś na urodziny? No powiedz, co dostałaś. Cukierki. Tak? No, patrz. No i co dostałaś jeszcze? Jeszcze. To. Mam ten torta miałaś? Ale odsłoń buzię, jak mówisz. I choinkę. Choinkę też? No, i choinka to się sypie strasznie, ona na jeden rok tylko. Duża, fakt jest, że duża, ale się sypie strasznie. Także... Nie jest odpowiednim kierownikiem, w każdym bądź razie nie jedna osoba by mogła, co tam mnie przeszła z nim, mogłaby powiedzieć, że on nie jest odpowiedni na kierownika. On sam ze sobą nie daje rady. No to idź sobie tak, jak jesteś. Ja ci nowe ciuchy dam. No i muszę wyjść. Tak. Bo jest ciepło. To idź. Psa nie wypuszczaj. Słyszałam od dziadka, bardzo dobrego znajomego dziadka, że naprawdę... Że po prostu zabiera wszystkim pieniądze. No. Ale to z zasiłków, czy w formie... Znaczy się, to co oni dostaną z pieniędzy, to podobno im zabierał pieniądze. Oprócz tego zabierał im węgiel na ośrodek, niby... Mięso to, co przyjeżdżało ze Świniobicia, czy coś tam, to podobno rodzince zawoził swojej... Ten kierownik Kolczyński, tak? Tak. Na święta podobno świąt im nie wyprawiał w ogóle. Oni musieli sobie święta sami wyprawiać. Także no, ten znajomy dużo mi mówił o nim, że naprawdę ciężko mieli sytuację. Bardzo ciężko. Był z jakąś, która miała być niby jego sekretarką, spisywać dokumenty, wszystko. Ale to była chyba Renata, czy jakoś, nie pamiętam imienia. Wiem, że była właśnie tam, gdzie był tam. Ona mu w papierach dokładnie namieszała, tak jak on chciał. Na lewo mu spisywała coś tam, jakieś te całe te spłacenia, te różne podatki, niepodatki, rozliczenia mu na lewo po cichu robiła, żeby się nie dopatrzyli. To takie jeszcze podziękował. O, że chciał jej namieszać dosłownie i dzieci zabrać. I biedna musiała się na piasty szybko uciekać, wyprowadzać, bo chciał jej dzieci zabrać. Mhm. Tak samo. Także nie wiem, czy to jest odpowiedni kierownik, skoro on tylko dzieci potrafi zabierać. Czy ja mogę zobaczyć tutaj, pokazać w kamerze, jak wygląda mieszkanie osoby, która zdaniem kierownika nie była w stanie pełnić swoich obowiązków rodzicielskich, tak? Tak, proszę. Pokażę. Czyli mamy tutaj kuchnię. Puść, nie pleci. Czyste, ładne fileneczki, zadbane kwiatuszki. Basia, buty, zabieraj tą kość. Kość zabieraj psa. No. Co? No przyniosłam od naszego tymisie, nie? Tutaj śpi mała, tak? Tak, na łóżeczku. Mhm. Zamykaj, Basia, drzwi. Basia,
A ja Boska, ja to trzeba wziąć teraz na smycz. No. I wyjść ze smyczą, bo tam robimy. Aha, to masz Basia, wyjdź. Co? Wyjdź, bo ja to nagrywam się. Także. Także, no mówię, to nie jest odpowiedni kierownik, po prostu jest za młody na kierownika. Starsza, konkretna osoba, która by zrozumiała ludzi, tak jak o pan Bogdan, co był. To faktycznie, to był super kierownik. On i doradził, on i pomógł. Uciekłam co środka, żeby sobie... I podjęła pani swoją własną walkę, swoje własne życie, tak? I to spowodowało, że ma pani dzisiaj mieszkanie, wprawdzie nie... W nie Kędzierzynie Koźlu. Nie wynajmuję w sumie, ale to wynajmuję socjalne. To już jest socjalne, także dzięki temu nie z Kędzierzyna, ale z Bierawy, z opieki, którą bardzo naprawdę można szanować, dużo pomagają. Czyli od Kędzierzyna pani nie uzyskała jakiejkolwiek pomocy? Nic, żadnej. Jako matka z dzieckiem, tak? Matka z dzieckiem. Z dziećmi, wręcz odwrotnie. Dzieci pani... Dzieci. Zabrano. Zabrano, w Markocie, ale nie dano tak? Nic kompletnie. Nie chcę po raz piąty się zawieść. Co? No mopla i nie kręć się. Podaraj tuzy. No to masz nowe, to się założy nowe. Buciki ubierz. Ubierz sobie buciki. I co, byłaś z nim? No. To już tam go nie wypuszczaj, bo tam namiot rozłożyli i go nie wypuszczaj. No mów co chcesz. Robert? Nie, teraz ja rozmawiam. Później. Dobrze, to proszę wyciągnąć rower, ja poczekam. Dobrze, to ja jej z piwnicy tylko wyciągnę. No, mogę spójść z panią po to zobaczyć tak, rower, tak? Proszę. Ej, tu ciemno, nie? Trzeba było powiedzieć. Nie, po... nie ma. Ja do... Jest? A teraz? Jest, już zapalone. O. Ale ma fajny rowerek. No, ja mówię, dzięki krzesłu to ma wszystko. Tak? Co to za kamerowanie? Do internetu. Uciek. No idź. Weź go złap do domu. Żeby on bez smyczy nie biegał. Dawaj go tu. Także mówię, tutaj przynajmniej mam spokój, bo... I dzięki Bierawie. Bo Kędzierzyn mi na pewno nie pomógł. Kędzierzyn ręce obmywa. A ty gdzie uciekasz? Co? Gdzie uciekasz? Jak byłam, to były normalne pokoje, ale z tym, że dzięki Zopowej teraz ja muszę spać przy świetle. Dlaczego? Dlatego, że tam prusaki w biały dzień chodzą, szczury, myszy chodzą w biały dzień. Normalnie po domu. I tam matki z dziećmi są, tak? Dzień, za tamtej kierowniczki, mówię. Mm-hmm. Bo teraz to nie wiem jak jest, ale za tamtej kierowniczki tak było. Moje dziecko na przykład w łóżku leżało, mysza potrafiła do niej do łóżka wejść. Ona się płakała, bała. Z dzieckiem spałam w łóżku, to mnie kierowniczka opierniczała, czemu dziecko śpi ze mną w łóżku. Więc... Ja sobie nie dałam jej w kaszę dmuchać, powiedziałam jej otwarcie, że moje dziecko nie będzie stało w używanym łóżeczku, gdzie robaki chodzą, gdzie chodzą myszy i szczury, gdzie moje dziecko się boi. No to mi załatwiła kuratora i powiedziałam jej wyraźnie, że zmieniam ośrodek, no to mi załatwiła kuratora, nie chciałam jej z dzieckiem puścić. To ja biedna, dziecko na plecy musiałam wziąć, we wózek bagaż i... Dzięki koleżance dosłownie do Kędzierzyna się udałam stopem, bo inaczej nie było jak. Stopem normalnie z dzieckiem się udałam do Kędzierzyna i do koleżanki się dostałam na tego, do Koźla.
No. Przy internacie koleżanka z początku mieszkała, tam je dopiero przyjęła. Czyli po prostu z Zopowych pani zwyczajnie uciekła, tak? Uciekłam ze Zopowej, bo mi groziło, normalnie mi groziła, że mnie zabierze mało. Mając nawet kuratorkę. Mieszkanie obok się ośrodka kupiła i cały węgiel szedł do niej do domu. No. To, co ona dostała węgiel za ludzi, to wszystko wynosiła tam. Mleko jakaś matka chciała, czy pampersy. Wszystko miała w magazynie, kisiła. Raz na jakiś czas dała, a później twierdziła, że ona tego nie ma. I kisiła to wszystko w magazynach. Taka była kierowniczka, ta starsza, poprzednia. Mhm. Także też nie jest konkretną kierowniczką tego w Zopowej. Czyli uciekając z Zopowych nie wiedziała pani, dokąd pani tak naprawdę ucieka? Nie. Po prostu zabrała pani dziecko? Zabrałam dziecko, pojechałam do Kędzierzyna i w Kędzierzynie po prostu stwierdziłam, że pójdę do opieki, powiem, że chcę ośrodka konkretnego. Że na pewno nie wrócę do Zopowej i chciałam całą tą sytuację właśnie powiedzieć. Ale na pewno bym do Zopowej nie wróciła. Bo wiedziałam, jaka jest ta kierowniczka. Przyjechał wtedy sanepid, któraś z dziewczyn nie wytrzymała, nerwowo wezwała sanepid. Przyjechał sanepid, no to czemu ona pokoju nie pokazała dziewczyn? Bo się bała konkretnie pokazać, że w biały dzień latają prusaki i myszy. Pokazała kuchnię, pokazała stołówkę, ale resztę nie pokazała. Bo się bała. Jakby zobaczyli pokoje, w jakim stanie są, z myszami, z prusakami, gdzie prusaki wszędzie latały. O, to wtedy tak, to wtedy może by się sanepid tym zajął. No. A tak to ona tylko wyczyściła, kazała wszystkim dziewczynom wyczyścić kuchnię, stołówkę, do czysta, wszystko wyglancować i tylko główne pomieszczenia pokazała. Mają jakiś plac zabaw? Znaczy się, oni mieli tyle tylko co podwórko, nie było placu zabaw. Podwórko i to błoto, że... to błoto, gdzie tam te koniki, kucyki no, latały, no, tak? No. Znaczy się nie, te koniki były ogrodzone, nie? I oni mieli konkretnie tam przy ogrodzeniu takie sznurki do prania, to coś tam było konkretnie. Ja tam małe dziecko miałam, to się tak za bardzo nie przyglądałam, nie? No, ale czy teraz mają plac zabaw dokładnie jakieś, to coś to nie powiem. Mhm. A bo... proszę mi jeszcze powiedzieć, czy był tam jakiś program prowadzony przez jakichś specjalistów, umożliwiający wyjście z bezdomności, jak... Znaczy się, była jakaś komisja z Warszawy i wiem, że w tej komisji był właśnie ten pan Jacek. Była moja dawna znajoma z ośrodka, z Moniką, jeszcze jak byłam w Głogowie, główna kierowniczka. Jej też opowiadałam, co się w Zopowej dzieje. Nie kryłam tego, bo na przykład w Głogowie, jak byłam, z tą kierowniczką żyłam super. Ona wiedziała, jaką mam sytuację rodzinną. Ona mi pomagała napisać jakieś decyzje do opieki, konkretne dokumenty, co, jak, czy byłam chora, czy nie byłam chora. Potrafiła leki załatwić z tego Głogowa. Także ja byłam zdziwiona po tylu latach, że spotkałam w Zopowej właśnie w komisji głównej kierowniczkę właśnie z tamtego ośrodka. I z tego tylko co słyszałam, to ona jest poważnie chora, coś tam miała, raka piersi, a nie wiem. Mam pytanie, czy nie czuła się pani tam po prostu odizolowana od życia społecznego, od życia miejskiego? No, ciężko było dojechać do miasta. Dziewczyny, jak nie miały na autobus, to musiały stopem. Powiem panu szczerze, że naprawdę było ciężko do miasta, żeby dojechać. Te, co nie było stać na przykład na autobus. Zopowy to mała wioska. Tak, to jest malutka wioska. Tam jedynie po polach można było się przejść gdzieś tam po tych drogach, czy do szkoły gdzieś tam. Takie drogi były. A jest tam szkoła? Nie, dzieci dojeżdżały autobusem. A przedszkole? A przedszkole to ja nie pamiętam. Żłobek, przedszkole? Nie. Znaczy się w Zopowej, z tego co wiem, to były tam na zmiany dyżuru. I w przedszkole dziewczyny były konkretne, które dzieci miały na przedszkolu pilnować, a reszta robiła dyżury w Zopowej, nie? Także
dyżury się skończyły i na przykład w Zopowej było tak, że matki mogły już dzieci z przedszkola odebrać. Także w Zopowej wiem, że było w przedszkole, ale było ośrodkowe tylko. No. Dla matek, które tam miały dyżury. Nie? Dużo kobiet tam było? No jak ja byłam, to troszkę było. Wszystkie pokoje były zajęte. No. Co dał pani ten pobyt tam, w tym ośrodku? Nic, ucieczkę. Ucieczkę. Tylko ucieczkę. Dlatego, że nie czułam się tam bezpieczna. Ja na przykład do dnia dzisiejszego muszę spać przy lampce, bo się boję prusaków. Obojętnie, czy tutaj gdzieś mi się coś nie pokaże, czy jakaś mysza, czy coś. Chociaż wiem, że tutaj nie mam nic w mieszkaniu, a mimo to jestem wystraszona przez tą Zopową. I muszę spać przy zapalonym świetle. I mała to samo. Do dnia dzisiejszego, odkąd była malutka, do dnia dzisiejszego, ona nie zaśnie bez światła. Normalnie musimy spać przy świetle. No. Chociaż mała lampeczka, ale musi być zapalona. Się narobiliśmy tylko strachu i nic więcej. No. Że łaziły wszędzie, nie? I człowiek się tego bał, nie? Zwłaszcza, że po łóżeczku na przykład biegały. Mała dlatego mi nie chciała spać w łóżeczku, bo ona co noc płakała, ja zmęczona. Nawet nie byłam w stanie dyżurów robić, bo co noc mi dziecko płakało, było zmęczone. Więc ciężko było. No. A dzięki kierownictwie właśnie stamtąd z małą uciekłam. No. No ale koniec końców udało się pani. No udało. Jakoś mi się. Pani ten spokój tutaj uzyskała. I sama wychowałam. Mieszka pani jestem tutaj. Jestem zadowolona, mieszkanie mam, zadowolona z małej. Sprawdziła się pani jako mama. Także. Jako kobieta, matka, tak? Co chce, to wszystko ma. Rozpieszczana przez wszystkich jest. Jeszcze rodzinę oprócz tego muszę za przedszkole płacić. Nie? Ile pani płaci za przedszkole? 50 zł. A opieka nie daje na to? Nie, opieka mi daje jedynie refundację na mieszkanie mi opłaca, nie? Dodatek mieszkaniowy, no. Tak? No, na te mieszkanie mi opłacają po prostu, nie? No. I prąd, tak? Tak. Czyli prąd, te... wszystko w sumie, prąd, woda, jest wszystko już wyliczone. I wychodzi mi raptem stuwa niecała za to. No. Z wywozem śmieci ze wszystkim. No, tak jest, że niecałą stuwę ma. Czyli da się wyżyć, jakoś, tak? Jakoś daje radę. Jest gdzie się przejść, mała zadowolona, bo i do lasu często chodzi na spacery. No, a do Kędzierzyna to... jeździcie, czy macie... Nie, do Kędzierzyna rzadko jeżdżę, bo ciężko stąd, bo to pociągi też rzadko jeżdżą. Przeważnie jeżdżę do Kuźni Raciborskiej. I stać mnie za te 300 zł tu. I wykarmić się. Dodatkowo jeszcze oprócz tego rodzina, no to 400, no około 500 zł mam równo, nie? Bo to jest rodzinnym też, nie? No to także równiutko mam i opieka jeszcze dodatkowo mi węgiel daje na węgiel nieraz jakieś zima czy coś. Także i węgiel mam, i mam drzewo, czy Adam mi nieraz przyjeżdża i chrzestny kupuje węgiel całą tonę. To także i jeszcze jej rower dodatkowo i basen na lato kupuje, także. Czyli można powiedzieć, jest pani teraz radę. Szczęśliwa wreszcie, tak? Jestem szczęśliwa i daję radę. No to jest... I mała tak... jest zadowolona też. Mimo, no. że te Kędzierzyn pani tak źle wspomina. Faktem ciężko mi, bo nie mogę się bez niej obejść, bo wszędzie za mną teraz chodzi. Toaleta, podwórko, piwnica. Nie opuszcza mnie na krok. Ja nieraz jestem tak zmęczona, no daj mi dziecko popalić, ale daję radę. Kasia, powiedz do widzenia ładnie. No, cześć Basiu. No powiedz cześć. Pa, pa. No, to do widzenia pani. Do widzenia. No, dziękuję za odwiedziny. No, to przyjemność była po mojej stronie. Do widzenia. Do widzenia. Masz jeszcze im?